jak już jesteśmy przy tym temacie, ty właśnie, Oraju, mówiłeś o tym, że kluby piłkarskie budują content o sobie, tego brakuje w wirtualnych klubach, co już zauważył Bartas, to się zmieniło. Natomiast chcę nawiązać do jednej rzeczy. Jak oceniacie działania Kamaru, Raduni i Stężyca? Bo moim zdaniem, pod względem marketingowym, to jest albo jeden z najlepszych klubów w Polsce w tym momencie, albo najlepszy. Dlaczego o tym mówię? To oni zatrudnili Bejota do komentowania meczów wirtualnych klubów, co bardzo mocno się przysłużyło promocji zarówno samego klubu, jak i całego trybu gry. To oni, wiem, że mają pomysły na to, jak rozwijać te wirtualne kluby na tej płaszczyźnie zatrudniania youtuberów i tak dalej, wykupywania nawet godzin na kanałach, jakkolwiek. To oni organizują lany różnego rodzaju. Zresztą cała drużyna początkowo wywodziła się z tych lokalnych lanów. To jest w zasadzie taka praca oddolna, praca u podstaw, która gdzieś Kamarowi się odpłaca. Opłaca. Oni też mają chyba najwięcej sponsorów ze wszystkich klubów w wirtualnych klubach. Co o tym sądzicie? Jak wy to widzicie jako osoby ze środowiska, bo ja przyznam się szczerze, znam wiele osób ze środowiska wirtualnych klubów, ale największe wrażenie zrobił na mnie właśnie Kama. Trzeba by się Marcina zapytać tak naprawdę, czy mu się to opłaca. No myślę, że tutaj mógłby zrobić długi wywód. Dokładnie, czy mógłby coś na ten temat powiedzieć ogólnie. Faktycznie, odpowiem za niego. Tak, na pewno ogólnie zaczął po pierwsze organizować turnieje, zaczął rozumie, z czym to się je i tak dalej. Zaczął od turnieju przez 1-1. Stąd się powstały Kamar ogólnie jakby pojedynki w Gdańsku. W Gdańsku tak jest. Najbardziej chyba rozpoznawalny. Właśnie on jako jeden z niewielu osób rozumie, ile organizacja tego turnieju kosztuje i rozumie, że pewnym osobom za pewną pracę trzeba zapłacić, bo ona się sama nie zrobi, a jeżeli się sama zrobi, to ma się naprawdę dobrą, zaufaną ekipę, która poświęci swój czas. De facto też to jest zapłata, jak gdyby, to jest jakby praca, to też ten czas poświęcony, to też jest tak, by przeliczyć to na pieniądze, które powinno się niektórym osobom zapłacić za pomoc przy organizacji, czy w ogóle zajmowaniu się pewnymi rzeczami, to by były grube tysiące. Tak naprawdę. Jakbyśmy przeliczyli nawet minimalną krajową za godzinę, że tak powiem, i przeliczyli ilość godzin pracy przy danym projekcie, to byśmy dostali naprawdę taki budżet takiego klubu, czy 11-11, czy ogólnie projektu ligowego, żeby głowa mała, że tak powiem, nie? A ludzi jest zatrudnionych 4-5. Przykładowo teraz w PPC chyba jest 6 osób, za moich czasów było nawet 10. PPC to, przypomnijmy, jest organizacja, która Clubs, w tym momencie tak się organizuje ligi w Polsce. Tak, tak się nazywa ogólnie oficjalnie, jakby po połączeniu dwóch kiedyś zwaśnionych ekip, czyli FVP i PLWK, doszliśmy do wniosku, że po prostu zrobimy jedną markę. Jest to w tym momencie PPC Polish Pro Clubs. Co prawda i tak większość się przewija cały czas to PLWK gdzieś tam w skrótach i tak dalej. Facebook nie pozwolił nam zmienić też nazwy i próbowałem to administracyjnie załatwiać i tak dalej. Nie ma opcji, nie wiem dlaczego, więc zostało to Polska Liga Wirtualnych Klubów. W każdym razie właśnie Marcina byśmy musieli zapytać ogólnie, czy mu się to opłaca. Faktycznie jest bardzo aktywny, ale czy on pisze jakąś historię tego klubu w sposób zapamiętany? Z tym bym się trochę kłócił. Podoba mi się jego podejście typu historyczne spotkanie, 50. któregoś tam zawodnika. Super. I to jest to, czego brakuje wielu klubom, bo to jest fajna rzecz, żeby to pokazać, tak? Mhm. Udało mu się też zrobić te zdjęcia, o których wspominałeś, swoim zawodnikom i tak dalej. Ale gdzieś tam czasem na tych grafikach ja widzę wielki przesyt. Tak wszystko się coś dzieje, filmiki są, wideo, takie wiesz. Ja bym się trochę przyczepił do tego, aczkolwiek faktycznie jest jednym z najbardziej... Przyczepiłbyś, ale doceniasz. Tak, doceniam, bo jest, jest jednym z najbardziej aktywnych klubów, które cokolwiek faktycznie robi, nie? Mhm. Chociaż dostałem informację, że tam jakaś konkurencja się szykuje ligowa, to może by teraz taką bańkę, może pęknie, może coś się zaraz zagotuje tam w wirtualnych klubach, rzucam, bo podobno ktoś coś tam kombinuje, żeby wyjść poza Polską Ligę Wirtualnych Klubów, czyli PPC. Jeszcze ci wrócę, że podejrzewam, że Marcinowi na pewno się to nie opłaca. Jest to jego zajawka, tak jak i pewnie moja i wielu innych prowadzących kluby. Fajnie robią, dzieje się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo zawsze za tym musi iść mimo wszystko wynik sportowy, chociaż troszeczkę. Wynik sportowy dodaje kopa i... Ale ja myślę, że właśnie on często, że ma Radunię Stężyca, nie ma takiego ciśnienia jak ty z Wisłą. Ale wiesz, ja Radunię Stężyca poznałem dopiero, znaczy najpierw usłyszałem o Kamarze Radunia Stężyca, a później dopiero usłyszałem o klubie Radunia Stężyca, który wygrał z Motorem Lublin w rozgrywkach ligowych, więc to też świadczy o tym, jak Marcin gdzieś ze swoją marką się przebija i przyznam się,
szczerze, mi się to podoba. To też jest marka, z którą ja bym chciał współpracować, skoro takie rzeczy się dzieją, i życzyłbym sobie i życzyłbym też tego wam, żeby inne kluby, inne organizacje wirtualnych klubów wychodziły z takimi inicjatywami, bo bez tego nie zbudujecie tak naprawdę nic. No bardzo duży turniej zrobił Marcin ostatnio, w którym też zawodnicy byli dość poważni. Tak, Marcin raz, że zrobił turniej, właśnie dwa, jakby znał trochę tego biznesu ogólnie i wie, że trzeba coś dołożyć i coś zrobić, żeby było głośno, ale no też...